Patryk Małecki, zawodnik Fanga Fight Club. No Patryk, już rozmawialiśmy nie ze mną, ale z kolegą moim z portalu Przytygranda Pro 4. Jak wakacje, tak? Bo byłeś na obozie razem z Garudą. Powiedz, nad czym tam pracowaliście. Przede wszystkim tam obóz był delikatnie przygotowany pod Dawida. Tam był mój Dawid, bił się w World Games, więc robiliśmy dużo techniki Muay Thai, dużo biegania. Nie było dużo siły, było trochę sparingów, ale niestety nos mi połamali już na pierwszym sparingu, więc miałem go nastawionego na obozie dwa razy. I trenowałeś normalnie z tym nosem? Musiałem, ale nie robiłem sparingów. Odpuścili mi sparingi chociaż, nie? Powiedz, przygotowujesz się teraz do jakiejś walki, że jeszcze czekasz na ogłoszenie, no bo wiemy, w listopadzie będzie kolejna granda, tak? A w międzyczasie coś się jeszcze trafi w twoim przypadku? Na tą chwilę nic. Na tą chwilę muszę trochę odpocząć, ten nos doprowadzić. Tak naprawdę mój dziś jakiś pierwszy taki luźniejszy trening jest. Tak to odpoczywałem cały czas, bo ten nos trzeba naprawić po prostu, żebym był przygotowany na listopad, na październik, więc raczej na tą chwilę się nic nie będzie raczej. No, chyba, że te sparingowe grandy po prostu tam gdzieś co miesiąc się posparuje, ale walka się raczej nic nie szykuje w tym, dopiero na grandzie najbliższej. Właśnie powiedz, bo ty na tej grandzie jesteś stałym uczestnikiem. Generalnie tutaj Michał Chmielewski, jeden z organizatorów, promotor tej grandy, powiedz, traktuje cię odpowiednio, tak, jak zawodnika gospodarzy, no bo walczyłeś raczej no, z zawodnikami też z Warszawy, tak, Kamil Pawlak, też no, bardzo dobra walka przede wszystkim, pokazałeś dużo serca do tej walki. No i ostatnio z Danielem Strzemińskim, powiedz w ogóle, jak ci się współpracuje z organizacją Granda Pro? Znaczy, jeżeli chodzi o mnie, to jest super. Naprawdę oni mi dużo pomogli, tak naprawdę dzięki tym sparingom właśnie co miesiąc robiliśmy. Wypromowali mi, dali mi szansę zawodowej walki. Dalej, mimo że przegrałem pierwszą walkę z Kamilem, dali mi kolejną szansę, dają mi teraz szansę na kolejnej gali. Także współpraca z Michałem, z Kasią jest fantastyczna, jest super, nam się układa. Myślę, że oni też widzą, że my chcemy z nimi współpracować, oni chcą współpracować z nami. No jest super, naprawdę jest super. No tutaj akurat byłem na treningu, który ty prowadziłeś, trening pięściarski. Powiedz, jak długo już zajmujesz się prowadzeniem innych osób? Od września zeszłego roku. To jest twierdza twoja grupa, jak rozumiem. Powiedz w ogóle, jak odnajdujesz się w takiej pracy jako trener, bo wciąż jesteś zawodnikiem czynnym, więc no pierwszeństwo no to jest twój rozwój, tak? Dopiero gdzieś w drugiej kolejności możesz się skupiać na innych osobach. Jak w ogóle ty się odnajdujesz w tym? Nie, ja odnajduję się spoko, radzę sobie, zawsze jak mam jakieś problemy, potrzebuję pojechać na swój trening, poproszę wtedy Radka, a Radek prowadzi tą grupę. Nie, akurat z tym nie ma problemów, nie? Zawsze jeżeli prowadzę jakieś zajęcia tutaj na 18.30, przychodzę wcześniej do Radka, zrobimy nasz jakiś trening wspólny. Zawsze mam możliwość jeszcze się dołączenia, bo tu też przychodzą chłopaki z grupy troszkę tam zaawansowanej, oni gdzieś tam sparują sobie na grandzie, więc mogę się z nimi trochę zawsze pobawić, nie? A jak potrzebuję trochę mocniej, no to czy pojadę na Legię, czy pojadę do chłopaków z Garudy i tam naprawdę można mocne bęcki dostać. No właśnie, ale też no chyba na tą Legię to nie bardzo jest z kim posparować, tak? No bo tam są tylko tak naprawdę ciężsi zawodnicy. Jest Mateusz Łazowski, tak, jeżeli chodzi o K1, a jeżeli chodzi o Emano, to jest Grzesiek Senecki, tak? Tylko Grzesiek Senecki też poza sezonem jest pewnie od ciebie cięższy jakieś 15 kilo, no bo Grzesiek... Dokładnie, jeszcze zawodnik ma, więc tutaj chyba raczej Garuda jest i Serafin, z tego co słyszałem, tak, z klub sportowy. Tak, Maciek Skupiński również też nam pomaga, zawsze poprosimy o jakąś pomoc, nigdy nie odmówi, zawsze tam też są chłopaki, zresztą kiedyś tam przez parę lat trenowałem u Maćka Skupińskiego, więc mamy z nim super kontakt, zawsze nam pomaga, jeżeli potrzebujemy jakiejkolwiek pomocy, czy pojedziemy do Garudy, czy pojedziemy do Maćka, jesteśmy zawsze witani, miło, nie ma żadnych problemów nigdy. Powiedz w ogóle, jeżeli chodzi o zasady walki, ty wolisz walczyć w K1 czy w Muay Thai? No bo to też różni zawodnicy lubią w różnych formułach walczyć, niektórym to nie przeszkadza, żeby się przestawić. No jednak tych walk jest więcej w K1, jakby nie patrzeć. Ja wolę osobiście w K1, mam lepsze warunki do tego. No jednak Muay Thai to jest dużo pracy w clinchu, więc do wagi 7-5 mogę trafić, jeżeli chodzi o Muay Thai, bardziej krępego zawodnika, gdzie w clinchu będzie miał tą przewagę fizyczną. Tutaj w K1 mogę korzystać z tych długich nóg, z długich rąk. Pracuję po prostu, staram się pracować, skorzystać z tych swoich zalet, nie? Powiedz, bo jakoś nie przypinał sobie, żebyś startował czy na zawodach PZKB, czy na Polskiego Związku Muay Thai. Ty w ogóle startujesz amatorsko? Kiedyś, znaczy parę lat temu startowałem jeszcze, jak pamiętam, o jakiś prakon organizował gale, były ligi Muay Thai, tak, to wtedy brałem udział. Później tak przez 3-4 lata nie startowałem, miałem przerwę, zająłem się treningami. No i tak od zeszłego roku, czy tam od 2 lat, jak zaczęły się te grandy sparingowe, dostałem w zeszłym roku tą szansę walki zawodowej, no i tak zaczęła się toczyć ta kariera, jeżeli chodzi o walki zawodowe, nie? Powiedz, taki występ amatorski dziś na Mistrzostwach Polski jeszcze cię interesują? Występ później na Mistrzostwach Europy z orzełkiem na piersi, czy odkładasz to na bok i są tylko walki zawodowe?
Jeżeli byłaby taka szansa, to na pewno, na pewno bym z tego skorzystał, zawsze to wiadomo, jeżeli bić się dla reprezentacji Polski, no to całym sercem zawsze, nigdy bym nie odmówił takich rzeczy, nie? Ale na razie o tym nie myślę, no skupiam się na tym, nie ma takiej propozycji, więc nie zawracam sobie tym głowy. Może jeżeli pokażę się gdzieś na tych jeszcze sparingach, może gdzieś tam ktoś zobaczy moją osobę, no i wtedy może jakaś będzie szansa jeszcze, nie?